Batomierz umożliwia sprawdzenie oraz obliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Z jego pomocą możemy też monitorować pozostałe parametry sieci elektrycznej. Zapraszam na film. Proszę nie zapomnieć o subskrypcji, komentarzu, łapce. Batomierz oprócz zużycia na dużym wyświetlaczu LCD pokazuje dodatkowo napięcie sieci, natężenie prądu w obwodzie, częstotliwość i bardzo ważny parametr, czyli współczynnik mocy, cosinus phi, a także moc podłączonego obciążenia. Urządzenie przystosowane jest do napięcia sieci 230 V o częstotliwości 50 Hz. Maksymalny prąd, który może płynąć przez to urządzenie, to 16 Amperów, a maksymalna moc to 3680 W. Dokładność tego urządzenia to plus minus 2%. Pod dużym wyświetlaczem LCD znajdują się cztery przyciski funkcyjne. Z przodu znajduje się gniazdko typu E, typu francuskiego. Wtyczka jest dualna, typ EF, czyli przystosowana do gniazdek typu francuskiego i gniazdek typu niemieckiego Schuko. Aby dane pomiarowe po usunięciu z gniazdka nie znikły, urządzenie wyposażone jest w dwie baterie typu LR44. Przed pierwszym użyciem należy wyjąć zabezpieczenie. W opakowaniu znajduje się także karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi w języku polskim, angielskim i niemieckim. W górnej części wyświetlacza wyświetlany jest czas. Jest to aktualna godzina, a po wciśnięciu przycisku clock czas, który upłynął od rozpoczęcia pomiaru. Aby ustawić aktualną godzinę, należy przytrzymać przycisk clock przez ponad 3 sekundy. Bieżącą, migoczącą wartość zmieniamy przyciskiem up, a zatwierdzamy przyciskiem set. Po ustawieniu godzin i minut zatwierdzamy przyciskiem OK. Przechodzimy do ustawień kosztów zużycia energii elektrycznej. Z moich rachunków, z moich wyliczeń wynika, że koszt 1 kWh u mnie to 84 grosze. Koszt zużycia 1 kWh paradoksalnie maleje wraz ze wzrostem zużycia, a dzieje się tak dlatego, że koszty stałe są dość wysokie i im więcej zużyjemy energii elektrycznej, tym koszt jednostkowy 1 kWh maleje. Aby przejść do ustawienia kosztów, należy przycisnąć i przytrzymać ponad 3 sekundy przycisk cost. Urządzenie posiada 4 rodzaje symbolu waluty. Symbol ogólny, funt, dolar i euro. Można ustawić taryfę wspólną, jedną na całą dobę lub dwie taryfy i ustawić własne przedziały czasowe. Wprowadzamy parametr ceny. W moim przypadku są to 84 grosze.
Na koniec porównamy wyniki pomiarów miernikiem Viron z miernikami z licznikami MEV-01 oraz licznikiem LEM-02. Zobaczmy teraz, jakie dane możemy odczytać z wattomierza. Pierwsza linijka to aktualna godzina oraz czas od rozpoczęcia pomiaru. W części środkowej, w linijce KOST, wyświetlana jest ilość zużytej energii elektrycznej, ilość dwutlenku węgla, który został wyemitowany do atmosfery podczas produkcji energii elektrycznej, proporcjonalnie do zużytej energii elektrycznej, wykazanej w tym wattomierzu. Cena jednostkowa 1 kWh oraz suma opłat. W dolnej części ekranu, w linijce Energy, wyświetlana jest moc podłączonego urządzenia, napięcie sieci, częstotliwość, natężenie prądu, współczynnik mocy cosinus phi, maksymalna zmierzona moc przyłączonego urządzenia. Minimalna moc, wartość mocy, po której przekroczeniu będzie wyświetlany alarm. Aby zmienić wartość przeciążenia, overload, należy nacisnąć przycisk Energy przez ponad 3 sekundy, a następnie zmienić wartość przeciążenia. Zmiana wartości przeciążenia nie powoduje wyłączenia tego wattomierza. Jest tylko wyświetlany komunikat overload na wyświetlaczu. Urządzenie w dalszym ciągu pracuje. Gdy wyświetlany jest komunikat overload, przycisk Energy jest nieaktywny. Nie można podejrzeć pozostałych parametrów sieci. Podłączę teraz ładowarkę od telefonu. Sprawdzimy, jaka jest moc podczas ładowania, a także na biegu jałowym. Telefon ładowany jest z mocą ponad 7 W. Gdy odłączymy przewód od smartfona i pozostawimy ładowarkę w gniazdku, to moc na wattomierzu wynosi 0 W. A natężenie prądu też 0 amperów. Dzieje się tak dlatego, że jest to ładowarka impulsowa i jeżeli nie podłączymy do niej żadnego urządzenia, nie przepływa przez nią prąd. Pomimo tego, że dokładność tego wattomierza to plus minus 2 W, to wattomierz pokazuje także i mniejsze wartości, jak na przykład tutaj. Moc tego układu to 1,2 W. Wattomierz pokazuje bardzo ważny składnik prądu przemiennego, jakim jest współczynnik mocy. Współczynnik mocy, cosinus phi, to kąt przesunięcia fasowego pomiędzy prądem i napięciem. Przy obciążeniu rezystancyjnym, jak na przykład ogrzewanie, cosinus phi wynosi 1. W praktyce zwykle nie występuje czysto rezystancyjne obciążenie, ale dochodzi dodatkowy element indukcyjny, który dotyczy wszystkich obciążeń,
które do działania wymagają pola magnetycznego, np. silników asynchronicznych czy transformatorów. Przy obciążeniu indukcyjnym prąd jest opóźniony względem napięcia, a przy obciążeniu pojemnościowym prąd wyprzedza napięcie. Ta różnica pomiędzy obciążeniem indukcyjnym a pojemnościowym wykorzystywana jest do kompensacji mocy biernej. W najprostszym przypadku do każdego odbiornika indukcyjnego równolegle podłączony jest kondensator o odpowiedniej pojemności. Podłączenie kondensatora powoduje zwiększenie współczynnika mocy. Co daje nam zwiększenie współczynnika mocy? Zgodnie z tym wzorem, moc równa się napięcie razy natężenie prądu razy cosinus phi. Jeżeli zwiększymy cosinus phi, a napięcie i prąd jest taki sam, to automatycznie zwiększy nam się moc zainstalowanego urządzenia. W przypadku tego silnika, przed kompensacją mocy biernej indukcyjnej, mieliśmy do dyspozycji moc 150 W. Po kompensacji mamy do dyspozycji moc aż 200 W, a dodatkowo natężenie prądu zmalało. Jeżeli chodzi o dokładność pomiarów zużycia energii elektrycznej wattomierzem Viron model EM1, to jest ona porównywalna z miernikami energii elektrycznej LEM02 oraz MEF01. Różnice są niewielkie. Aby zresetować czas, który upłynął od początku pomiaru, należy jednocześnie nacisnąć przyciski Clock i Set. Aby wyzerować koszty zużycia energii elektrycznej, należy nacisnąć przycisk Cost, a następnie Set. Tą kombinacją naciśnięć klawiszy można zresetować koszty zużycia energii elektrycznej, ale nie można zresetować z użytej energii elektrycznej. To możemy dokonać tylko naciskając przycisk Reset, ale po tej czynności będzie wymagane od nowa ustawienie czasu, jak i jednostkowej ceny energii elektrycznej. Wattomierz Viron model EM1 kupiony na Allegro za 40 zł pomoże nam w zapobieganiu marnotrawieniu energii elektrycznej. Możemy w łatwy sposób kontrolować poszczególne urządzenia w naszym domu, a ponadto monitorować parametry naszej sieci elektrycznej. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!